Trochę niezręcznie mi jest zapraszać was do dyskusji o sylwetce, kilogramach, wystających kościach czy wylewającym się tłuszczyku. A ty co, nie za chuda jesteś? O nie, powinnaś trochę schudnąć. Kiedy poznajemy kogoś nowego, albo spotykamy się z kimś po dłuższej przerwie, czy nawet kiedy mijamy obcą osobę na ulicy, chcąc nie chcąc, pierwsze co widzimy, to jej wygląd. I często, zupełnie nieświadomie, ten wygląd oceniamy. I to, co pojawia się w naszej głowie, nikomu nic do tego. Ale jeżeli te myśli wychodzą na zewnątrz pod postacią jakichś rad czy opinii, sprawy zaczynają się komplikować. I właśnie uwagi na temat wagi będą przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji. Bo sama waga, to jak wygląda nasza sylwetka, wydaje mi się sprawą bardzo delikatną i osobistą. Bo chyba trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład na trzecim spotkaniu z nową dziewczyną naszego brata powiedzieć: ej, ty jesteś strasznie chuda, ty w ogóle coś jesz? A takie komentarze w internecie leją się hektolitrami. Znikają hamulce, już nie zastanawiamy się, czy ktoś pytał nas o zdanie, czy się znamy, czy wypada. Zachowanie się kulturalnie nagle przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. W końcu mam prawo wyrazić swoją opinię. I właśnie na tych opiniach wyrażonych w komentarzach, czy to na portalach społecznościowych, czy pod artykułami, chcę się właśnie skupić i wiem, że to są dość jaskrawe przykłady, ale czasami nie są to nawet czysto złośliwe uwagi, ale ktoś próbuje przekazać dobrą w swoim mniemaniu radę. Jak na spotkaniu z koleżanką. Ej, Aga, naprawdę, wyglądasz totalnie petarda, ale już serio wystarczy. Naprawdę, to jest ten moment. Wyglądasz świetnie. Przykład pani Agnieszki jest też o tyle szczególny, że jeszcze nie tak dawno temu dostawała komentarze mówiące o tym, że powinna schudnąć. A kilka miesięcy później w oczach komentujących była już za chuda. Kiedy jest więc ten idealny moment, kiedy jest po prostu w porządku? I z drugiej strony, kto ustala jakikolwiek standard, bo dana figura w oczach jednej osoby będzie jeszcze zbyt pełna. I w ogóle, dlaczego o tym rozmawiamy? To nie jest profil jakiegoś poradnika żywnościowego, ćwiczeń na odsłonięty sześciopak. Znajdujemy się na profilu piosenkarki, muzyka, który dodaje posty związane ze swoją działalnością artystyczną, zawodową, ze swoją pracą. Pracą! I to też jest o tyle przewrotne, że wszystkie te komentarze na portalach społecznościowych piszą fani. Osoby, które teoretycznie lubią daną osobę, w końcu musiały kliknąć, wykonać jakąś aktywność, żeby te posty im się wyświetlały. I to właśnie obserwatorzy takimi komentarzami nakręcają całą tą spiralę. Bo później zaczynają pisać o tym portale plotkarskie i zatacza się taka spirala. Oni to komentują, oni to podłapują, tam się znowu komentuje i wystarczy tylko cytować. I okej, czego można byłoby spodziewać się po pudelku? Ale Onet zastanawia się, czy Ewa Farna przytyła, RMF czy schudła. Portale kreujące się na poważne źródło informacji. Ale to się klika. I tu znów wracamy do nas jako czytelników, którzy wchodzą w te artykuły. Po prostu nas to interesuje. W przypadku Ewy waga stała się tematem przewodnim artykułów, komentarzy już od kilku lat. Czy można to sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić? Piszą o tym portale podcastowe. Piszą fani, ani. W komentarzach pod zdjęciem. Pod każdym zdjęciem znajdują się komentarze dotyczące wagi. I jakkolwiek można podchodzić do tego z dystansem, co Ewa wielokrotnie już robiła, to co więcej można tu zrobić? Gdzie się nie pojawi, czy to komentarze, czy potem artykuły, a potem w końcu wywiady, bo proszono jest, aby odnieść się do tych wszystkich komentarzy. I wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i ktoś prowadzi sondę uliczną i podchodzi do nas i pyta: jak skomentuje pani to, że znów przytyła pani parę kilogramów? I jasne, te osoby, o których dzisiaj mówimy, gwiazdy, może i mają swoich ludzi do prowadzenia mediów społecznościowych, ale nadal nie żyją w jakiejś szklanej bańce i te informacje tą czy inną stroną do nich dochodzą. I dlaczego w ogóle sobie to robimy? Czy wyobraża ktoś sobie, aby podejść do obcej osoby i powiedzieć jej coś takiego na ulicy? Albo w autobusie, pasażerowi siedzącemu obok? Tak średnio jakoś, no bo niby po co? Więc dlaczego robimy to sobie w internecie? Tam po drugiej stronie nadal jest żywa osoba i być może ktoś zaburza nasze poczucie estetyki tym, że jest za chudy albo za gruby, ale to jakby jego sprawa? Zresztą to nie jest problem dotyczący tylko tych dwóch pań, o których powiedziałam i jakoś tak dziwnie przywołałam je do tablicy, bo dotyczy to właściwie każdego, kto znajduje się w tej publicznej przestrzeni i w jakiś sposób zmieni swoją wagę lub po prostu jego waga nie odpowiada szerszej publiczności. Bo tutaj wracamy do tego spotkania z ciocią czy wujkiem,
który po prostu naszą uwagę traktuje jako temat dla podtrzymania rozmowy. I w ogóle kto zaprosił nas do takiej dyskusji? Dlaczego dajemy, rościmy sobie prawo do tego, aby dyktować komuś innemu, jak ma wyglądać? Co ma robić ze swoim ciałem, dietą, czasem wolnym, a nawet leczeniem? Czemu po prostu nie weźmiemy tych wszystkich uwag, które kierujemy do innych i sami nie sprawimy, żebyśmy to my mieli taką idealną sylwetkę, którą chcemy narzucić innym? I chcę też poruszyć trochę inny aspekt tego problemu, bo kiedy osoby o bardziej obfitych kształtach są atakowane ze względu na swoją wagę, dość często odbijają tą piłeczkę w taki sposób, że uderza ona w osoby szczupłe. I niestety mam wrażenie, że robią dokładnie to samo, co osoby, które je krytykują. Dokładnie to samo. A doskonale wiedzą, jak to jest, kiedy cały świat ma do ciebie pretensje o to, że ważysz akurat tyle. Dlaczego broniąc swoich kształtów, zapewniając, że czują się z nimi fantastycznie, dlaczego konieczne jest też obrażanie drugiej strony? I dlaczego tak w ogóle wytykanie osobie szczupłej, jej chudości na każdym kroku jest w porządku? Dlaczego powiedzenie komuś, że jest gruby, jest uważane za niekulturalne, ale stwierdzenie, tak wygląda atrakcyjna kobieta, a nie jakieś kości, już nie budzi sprzeciwu? A jednocześnie raczej trudno wyobrazić sobie osobę szczupłą, która mówi, nie chcę być spasionym grubasem. Ja takiej opinii w przestrzeni publicznej nie słyszałam, a wieszaki, wystające kości czy nawet obozy koncentracyjne padają jednak dość często. Podobnie jak jednostki chorobowe, ale tutaj wracamy już raczej do komentarzy w Facebooku, Instagramie. Tam anoreksja i bulimia przewija się dość często. I nie wydaje mi się to rozsądne. Naprawdę nie jest tak, że trzeba być naprawdę turbo chudym, żeby być chorym na zaburzenia odżywiania. I odwrotnie. Ale wracając do tego głównego tematu, mam wrażenie, że wyszedł nam z tego dość tendencyjny materiał, bo odnoszę wrażenie, że ciągle gadam o babeczkach. No nie do końca tak to miało wyglądać. I tak chyba myśleli też komentujący i dostarczyli mi całą masę nowych przykładów. Także panowie też nie mogą czuć się bezpiecznie. I to oczywiście nie jest tylko nasz problem, bo my to zawsze wszystko chcemy krytykować. Z podobną masą komentarzy na temat swojej wagi spotkała się Lady Gaga, która podczas halftime show miała odsłonięty brzuch i podczas ruszania się, schylania, no wyszła nam tam taka mała fałdka. No wyszła. No, jak jeszcze stała, to pół biedy. Ale jak zrobiła jakiś ruch, no to ten brzuch. Na majteczki, widać go. No, zrobiła się fałdeczka. I muszę przyznać, że naprawdę uderzyła mnie absurdalność skali tego problemu. Bo my się nawet nie obracamy w jakichś większych rozmiarach. To jest osoba o przeciętnej sylwetce. Powiedziałabym, że szczupła. No i ma fałdkę. Koniec świata. Fałdkę ma, jak się schyla. I co? Ktoś tu nowy w internetach? No, nie do końca, bo bez internetu to co? Po prostu oglądalibyśmy sobie ten program i w swoim własnym gronie rodziny czy znajomych stwierdzili, że haha, weszła jej fałdka. Potem byśmy się spotkali z sąsiadką, powiedzieli, oglądałaś? Haha, widziałaś tą fałdkę? I spotkalibyśmy się z koleżankami, wszyscy by gadali o fałdce. I tyle. A teraz możemy ta dyskusja jest taka bardziej publiczna. I jasne, to jest osoba publiczna, mam prawo do własnej opinii, a ona wystawia się na krytykę. No, na pewno, w jakimś sensie tak, ale jednocześnie, czy my wychodząc z domu też wystawiamy się na krytykę? No, w jakimś stopniu na pewno tak. W końcu każdy, kto przechodzi nas widzi, ma prawo pomyśleć sobie, co tam tylko chce. Ale jakoś nie latamy tak między sobą i nie wykrzykujemy tego, co myślimy. Jaki szkielet. Pozwy. No po co? A jeszcze by nam coś odpowiedziała? Jeszcze by nas twarz uderzyła? Och, jeszcze byśmy musieli ją pozwać? Dobra, osobiste, sąd, pozew? Oj, nie. Ale to nie jest tak, że ten temat dotyczy tylko tej wąskiej grupy osób, która jest rozpoznawalna bardzo mocno. Bo w pewnym sensie trudno jest w którymś momencie nie odnieść tego do siebie. I żeby nie było, ja bardzo lubię internet. I nie będę tutaj mówić czegoś takiego, że korzystają z niego małe dziewczynki, potem widzą to, noszą do siebie i potem mają kompleksy i tak dalej, No właśnie. Nie żeby ktoś komentował moje filmy, ale zachęcam do dyskusji. Dziękuję za oglądanie tego materiału i mam nadzieję do zobaczenia.